piątek 9 listopada w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie sporo się działo. Świętowano Dzień Patrona Szkoły, odbył się międzyszkolny konkurs gwary oraz konkurs historyczny. Tak, ten rok jest szczególny, ponieważ jest stulecie naszej szkoły i stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ponieważ patronem naszej szkoły jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Wobec tego święto patrona szkoły zbiega się z uroczystościami stulecia niepodległości Polski. Konkurs gwary ze względu Macierz Ziemi Cieszyńskiej, tradycjonalizm, regionalizm. Natomiast konkurs historyczny jest związany ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Międzyszkolny konkurs gwary cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów z cieszyńskich szkół. W tym roku do konkursu zgłosiło się 17 osób. Nasza szkoła kultywuje tradycję w myśl słów macierzowych znać swoje korzenie. Wydaje nam się, że współczesna młodzież, taka bliska właściwie świata wirtualnego, ma mały kontakt z regionalizmem. Wydaje nam się też, że to nie tylko próba zainteresowania ich, czy też poświęcenia czasu na poznawanie kultury, na emocje i wiedzę, ale to też próba wskazania im, że jeżeli są związani z ziemią cieszyńską, to tu ich korzenie i wtedy łatwiej im nawet w dalekim świecie w jakiś sposób funkcjonować. To pomaga im określić swoją własną tożsamość. Wydaje mi się, że poznanie tej kultury budzi też empatię, emocje i uczy tolerancji, gdyż nie zawsze na widok stroju czy kolegi, który mówi gwarą, mamy pozytywne reakcje. Chcielibyśmy właśnie oswajać młodych ludzi z tą ziemią cieszyńską, z autorami, którzy ją promują, z tym, co pozostawili nam dziadowie i co powinniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom, przyznał jeden z jurorów, Bronisław Brudny, wiceprezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. A na co zwracał uwagę, oceniając uczestników? Przede wszystkim strój. Czy jest zachowany strój cieszyński w przypadku dziewczyn, czy jest ten fartuch właściwy, czy jest ta galonka przy tym, żywotek, kabotek. No i oczywiście fryzura. Dziewczyny wiadomo warkocz, mężatki, ale tutaj mężatki nie występują, muszą mieć czepiec i szatkę na głowie przede wszystkim. No i gestykulacje oraz opanowanie pamięciowe tekstu. Tekst też jest ważny, bo niektórzy autorzy piszą niby gwarowo, ale poszczególne wyrazy czasem wtrącają się im takie jakby nie stąd. Zwróciłem uwagę, że dziewczynka mówiła koguta, a powinno być kohuta gwarowo. No. Niby taki szczegół, ale ważny. Ale ja na to zwracam uwagę, jakoś jestem wyczulony na tym punkcie. Jury nie miało łatwego zadania, również z innego powodu. Trudno jest jury oceniać, ponieważ są osoby, które mówią gwarą autentyczną, bo się wychowały, a są osoby, które chcą wystąpić, bo ich to pasjonuje i się uczą tej gwary. I biorąc pod uwagę właśnie poziom gwary, no to ci, którzy się uczą, to tak jak z językiem, im jest o wiele trudniej dojść do tego poziomu perfekcyjności. Uczestnicy prezentują różnego rodzaju wiersze, teksty, bardzo często również swoją twórczość. Tak też było w przypadku Kacpra Legierskiego, zeszłorocznego zwycięzcy konkursu. Zaprezentowałem własny tekst o starych zwyczajach, o tym, jak chodziło się do kościoła. Mama narzuciła temat, pomogła parę słów archaicznych dopasować. Wspólnymi siłami napisaliśmy. W tym roku Kacper zajął drugie miejsce. Pierwsze ex aequo Łukasz Kukuczka oraz Gabriela Kiełkowska. Konkurs gwary to również dobra zabawa. W przerwie w trakcie obrad jury młodzież szkolna zaprezentowała przygotowany przez siebie program artystyczny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.